Dzień dobry Państwu. Wbrew cenzurze kłania się Tomasz Jankowski. Moim gościem, jak co czwartek, Mateusz Piskorski. Witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Dziś oczywiście raport z frontu, bo wracamy do tej naszej regularnej listy odcinków i tych serii, które dla Państwa robimy. Zanim przejdziemy do meritum, tego jest dzisiaj dość dużo, to chciałbym oczywiście zaprosić na TikToka i taką małą zapowiedź też dla Państwa wrzucić, ponieważ ktoś tutaj prosił w komentarzach któryś z widzów, żeby zachęcić jakoś do tego Telegrama. No więc wymyśliłem, że jak przekroczymy liczbę 1000 subskrybentów na Telegramie, to tam też będziemy wrzucać całość filmu. Mam nadzieję, że to będzie wystarczająca zachęta. Jak nie, to czekam, aż widz podpowie. A przechodząc już do meritum, które dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy, no pewnie tytuł trochę mówi sam za siebie, ale to, z czym od początku tej wojny właściwie się zmagamy, jako Polacy, jako no, siłą rzeczy odbiorcy tych polskojęzycznych treści, no to jest ten monopol ukraińskich środków masowego przekazu. No, czyli w skrócie mówiąc to, że cokolwiek by Ukraińcy nie podawali, jest uznawane u nas jako objawiona prawda. Cokolwiek, czego nie pokazałaby strona rosyjska, jest uznawane jako element propagandy, kłamstwa i tak dalej. No, skutkuje to oczywiście po pierwsze kolejnymi ofensywami medialnymi tegoż właśnie Kijowa, no i takim poczuciem bezkarności. No, jeżeli mają monopol, to czemu mieliby z niego nie korzystać? I no, takie mam do Ciebie, Mateuszu, może na sam początek tylko pytanko. Czy ludzie, którzy przyznali Kijowowi ten monopol informacyjny, czy robią to świadomie? Czy nie zdają sobie sprawy z tego, jakie to może konsekwencje przynieść? Ja mówię to świadomie, dlatego że działania informacyjne są częścią prowadzenia wojny i jest czymś zupełnie naturalnym, że wszystkie te przekazy, które otrzymujemy ze strony Kijowa, są w moim przekonaniu przekazami uzgodnionymi, a skoordynowanymi bardzo często, a bardzo często inspirowanymi od patronów Kijowa, anglosaskich patronów Kijowa. My się nie łudźmy, że nagle na Ukrainie znalazło się tyle dobrych, profesjonalnych PR-owców, którzy zajmują się generowaniem przekazów. Nie, jak już wcześniej mogliśmy się dowiedzieć, ci PR-owcy to m.in. Brytyjczycy, całkiem zresztą z profesjonalnego punktu widzenia radzący sobie nieźle. Tylko że o ile to miało charakter dowcipu do momentu, kiedy dostawaliśmy informacje typu o babciach trujących żołnierzy albo tam babci, która zbiła słoikiem z ogórkami drona, no, to miało jeszcze wymiar humorystyczny, chociaż obraźliwy dla widzów. No to teraz mamy do czynienia jednak z takim problemem dość dużym. Pewnie już tytuł troszeczkę sugeruje, o czym dzisiaj będziemy mówić. Mianowicie z tym, że strona rosyjska od kilku już dni, właściwie chyba nawet tygodni, jakby tak spojrzeć na sam początek, ostrzega, że Kijów może chcieć stworzyć i wykorzystać tak zwaną brudną bombę. Do tego zaraz przejdziemy, czym ona w istocie jest. Natomiast dlaczego ja to też wspominam w takim tonie? Z tego względu, że oczywiście u nas to jest ocenione jako tam element rosyjskiej propagandy, natomiast z tego co widzę, to Rosjanie chyba bardzo poważnie podeszli do tematu, skoro chcą zwoływania na ten temat Rady Bezpieczeństwa ONZ. Co wiemy na ten temat? Co mówią Rosjanie, a co na to Ukraińcy? Jaka jest prawda w tej sprawie, pewnie się do końca nigdy nie dowiemy, ale zacznijmy, proszę Państwa, od tego, co to jest brudna bomba. Brzmi to jak jakiś termin publicystyczny, brzmi to z drugiej strony oczywiście bardzo groźnie, mrozi nam krew w żyłach, możemy się zastanawiać, co jest takiego brudnego w owej bombie, czy to jakaś broń chemiczna, czy to broń biologiczna, bakteriologiczna, a może broń jądrowa, ale specyficzna, nie taka jak tradycyjna broń wykorzystywana w głowicach nuklearnych czy w pociskach. Aby zrozumieć to, o czym mówimy, musimy tak naprawdę cofnąć się nieco w czasie i uzmysłowić sobie, że broń jądrowa używana była
testowana była w czasach dość odległych, jeszcze w okresie zimnej wojny. Rozmawiano na temat jej wykorzystania, potencjału z niej wynikających. Jednocześnie też zastanawiano się nad tym, w jaki sposób wyprodukować można bombę jądrową, nie posiadając de facto formalnych, technicznych zdolności do tego, żeby ta bomba jądrowa była taka, jaką posiadają państwa członkowie klubu jądrowego. Czymże zatem jest owa brudna bomba w wersji jądrowej, oczywiście, podkreślmy. Jest to, proszę państwa, najkrócej rzecz ujmując, taki zestaw składający się z jednej strony z ładunku wybuchowego, tradycyjnego w ekwiwalencie trotylu, ładunku wybuchowego stosunkowo niewielkiego, bo od 1/1000 do 1/10 kiloton. W czasach radzieckich produkowano takie pociski dla artylerii. Niewielki ładunek, niewielka moc. Mogły być one wyposażone jednocześnie w broń jądrową, czyli do tego ekwiwalentu trotylu mieszano jeszcze dodatkowo ładunek wzbogaconego uranu bądź wzbogaconego plutonu. Skąd wziąć wzbogacony uran? Najczęściej uran 235 lub pluton 239, to są te pierwiastki rozszczepialne, do takiej brudnej bomby. Możemy znaleźć bardzo łatwo tego rodzaju materiał w różnego rodzaju sarkofagach i miejscach składowania odpadów pochodzących z elektrowni jądrowych. Bez żadnego problemu Ukraina, jak wiemy, posiada 4 elektrownie jądrowe, mając te 4 elektrownie jądrowe, aktywne 4 elektrownie jądrowe, nie mówimy o Czarnobylu, ma jednocześnie składowiska pochodzące jeszcze z czasów radzieckich, w tym jedne z największych składowisk w całym dawnym Związku Radzieckim, w obwodzie Dniepropietrowskim. Tam składowane było zużyte paliwo jądrowe z całego szeregu elektrowni, nie tylko zresztą tych znajdujących się dziś na terenie Ukrainy. Jak można taki zestaw tak zwanej brudnej bomby tak naprawdę zmontować? Otóż mamy z jednej strony potrzebę umieszczenia około 40 do 60 kg, tyle zazwyczaj wystarcza, 40 do 60 kg uranu lub plutonu, o którym tutaj wspomnieliśmy, czyli na przykład odpadów pochodzących z elektrowni atomowych, plus 10 do 20 ton trotylu czy innych materiałów wybuchowych służących tutaj jako wzmocnienie i właściwie taki swego rodzaju nośnik służący rozprzestrzenieniu się skażenia danego obszaru w wyniku właśnie detonacji tego tradycyjnego materiału wybuchowego. Mieliśmy w czasach radzieckich dodatkowo taki symulator, niektórzy nazywali tą detonatorem, ruchomym detonatorem pochodzący jeszcze z lat 50. symulator wybuchu jądrowego, który nazywał się IU-59. Ten sprzęt, ten radziecki sprzęt najprawdopodobniej znajduje się jeszcze w rękach ukraińskich do dziś. Nie wiadomo, na ile jest oczywiście sprawny, ale może służyć jako jeden z elementów takiego zestawu, o którym tutaj mówimy. Wystarczy zatem najzwyklejszy w świecie kontener, który można przewieźć ciężarówką, żeby móc skonstruować zestaw i odpalić zestaw nazywany przez nas tutaj brudną bombą. Wystarczy również załadować określoną ilość substancji radioaktywnych do będących w powszechnym użyciu na wojnie toczącej się dziś na Ukrainie rakiet typu Toczka U. To też potencjalny nośnik owej brudnej bomby. Przypomnę, rakiety używane zarówno przez jedną, jak i drugą stronę, przy czym Rosja twierdzi, że te rakiety już wycofała w praktyce, więc zdarzają się one po tej stronie rosyjskiej bardzo rzadko.
i raczej mamy do czynienia z doniesieniami o wykorzystywaniu ich przez stronę ukraińską. Na razie do ostrzału bronią konwencjonalną. Użycie tego rodzaju broni przez państwo nienależące do tak zwanego klubu atomowego, czyli tych państw, które formalnie posiadają broń jądrową, i państwo jednocześnie będące sygnatariuszem traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, określić można z punktu widzenia prawa międzynarodowego, i tutaj strona rosyjska ma zupełną rację, używając takiego terminu, mianem terroryzmu atomowego czy terroryzmu jądrowego. Na ile faktycznie strona ukraińska może przygotowywać tego rodzaju atak, tego rodzaju prowokacje, oczywiście trudno powiedzieć. Przyjrzyjmy się, co mówi w ciągu ostatnich dni strona rosyjska, bo jakby relacji z tej strony u nas w naszym obiegu informacyjnym zabrakło. Otóż, proszę Państwa, 23 października pojawiła się dość obszerna publikacja rządowej agencji, państwowej agencji RIA Nowości, w której powoływano się na wiarygodne, aczkolwiek anonimowe źródła gdzieś, czy w Ministerstwie Obrony Rosyjskim, czy w tamtejszym wywiadzie, nie wiemy, źródła niesprecyzowane. To był pierwszy sygnał do przeniesienia debaty na temat możliwości wykorzystania brudnej bomby na najwyższe szczeble polityki Federacji Rosyjskiej. O tym mówili już niemal wszyscy politycy rosyjscy. Zresztą wątek pojawiał się też wcześniej, ale dość zdawkowo. Teraz stanowi jeden z głównych problemów dyskutowanych przez Rosjan na arenie międzynarodowej. Mamy też doniesienia Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, czyli jednej ze stron konfliktu, podkreślmy, o tym, jakoby ewentualne wykorzystanie brudnej bomby bądź ładunku jądrowego niewielkiej mocy, tutaj są sprzeczne wersje na ten temat, koordynowane było przez Kijów z, uwaga, Londynem. Czyli, że zdaniem rosyjskiego resortu obrony, Brytyjczycy mogą mieć coś wspólnego z przygotowywaniem potencjalnej prowokacji, czy z użyciem bomby jądrowej, niewielkiej, taktycznej, czy z użyciem tak zwanej brudnej bomby, o której już tutaj mówiliśmy. Skutki wybuchu takiego skażenia, oczywiście w zależności od wielkości takiego ładunku, mogą być odczuwalne również w Polsce i w krajach sąsiednich. Według różnych szacunków, które przez stronę rosyjską w ostatnim okresie były podawane, skażenie może rozprzestrzenić się na powierzchni około 1500, w odległości około 1500 km od miejsca detonacji takiej brudnej bomby. To jest notabene odległość bardzo podobna do tej, w której mogłoby wyniknąć skażenie w wyniku na przykład awarii elektrowni jądrowej. Czy w Czarnobylu wcześniej, czy teraz, jak dyskutowano o możliwych awariach elektrowni jądrowych, w tym zaporowskiej przede wszystkim, w wyniku ostrzałów. Proszę Państwa, w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z dość zaskakującą sytuacją. Otóż z inicjatywy ministra obrony Federacji Rosyjskiej Siergieja Szojgu odbyły się jego rozmowy z odpowiednikami Szojgu w czterech krajach członkowskich NATO. Były to kraje, za wyjątkiem jednego, posiadające broń jądrową, czyli kraje, które należą do owego klubu w NATO przynajmniej. A zatem Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Plus dodatkowo jeszcze odbyła się rozmowa Siergieja Szojgu z ministrem obrony Turcji. Kraju, który broni jądrowej nie posiada, ale który, jak wiemy, zainteresowany jest, czy zgłasza aspiracje do mediacji w wojnie ukraińsko-rosyjskiej, czy w wojnie na terenie Ukrainy prowadzonej przez Rosję i Zachód.
Odpowiedź, oczywiście znamy odpowiedzi wszystkich trzech, właśnie nie tureckiego, ale wszystkich trzech ministrów obrony na sugestie Siergieja Szojgu, iż armia rosyjska weszła w posiadanie informacji o groźbie prowokacji z użyciem brudnej bomby przygotowywanej przez Kijów, była jednoznaczna. To kłamstwa, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nie wiemy, w jaki sposób, czy przedstawiciele resortów obrony tych trzech państw zachodnich sprawdzili bezpośrednio, czy mieli możliwość dokonania jakiejś inspekcji w Kijowie, czy uwierzyli Aleksiejowi Reznikowowi, ministrowi obrony Ukrainy, czy Michajłowi Podoliakowi, doradcy prezydenta Ukrainy, na słowo. Trudno na ten temat, przynajmniej w tym momencie, dywagować. Wiemy też jednocześnie, że w materiałach rosyjskich przygotowywanych na temat właśnie możliwości i potencjału wykonania brudnej bomby przez Ukrainę pojawiały się, proszę Państwa, dwa zakłady funkcjonujące na terenie Ukrainy, zdolne do generowania tego rodzaju brudnych ładunków. Po pierwsze to wschodni kombinat wzbogacania rud w Żółtych Wodach w obwodzie dniepropietrowskim, a po drugie Instytut Badań Jądrowych w Kijowie. Aby oczyścić się z tego rodzaju podejrzeń, strona ukraińska niezwłocznie niemal zaprosiła przedstawicieli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do przeprowadzenia inspekcji w tych konkretnych jednostkach. Rezultatów tych inspekcji oczywiście na razie nie znamy. Proszę Państwa, mieliśmy też rozmowy na poziomie szefów sztabu, niespotykane do tej pory w czasie tej wojny, rozmowy na poziomie szefa sztabu Generalnego Armii Rosyjskiej Waleria Gerasimowa z jednej strony, a z drugiej strony Marka Milieja i admirała Tony'ego Radekina, czyli odpowiednio szefów sztabów armii amerykańskiej i brytyjskiej. Temat najprawdopodobniej ten sam. Jedno w tych wszystkich rozmowach w tej dyplomacji wojenno-telefonicznej, tak to określmy, może nas zastanawiać. Otóż, proszę Państwa, po raz pierwszy brytyjski minister obrony Ben Wallace zareagował w sposób dla Brytyjczyków do tej pory niespotykany, a mianowicie zadeklarował, że warto byłoby zrobić wszystko, aby obie strony zasiadły do stołu negocjacyjnego. Przypomnijmy, Wielka Brytania, która w sprawie toczącej się na terenie Ukrainy wojny zajmowała do tej pory najbardziej radykalne jastrzębie stanowisko. Co przestraszyło Bena Wallace'a? Nie wiemy, nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Na pewno jego zachowanie było dość specyficzne jak na Londyn. Co działo się, proszę Państwa, dalej? Otóż mieliśmy jeszcze kilka różnego rodzaju oświadczeń ze strony dyplomacji rosyjskiej. Sam minister Siergiej Ławrow, który mówił o tych rozmowach pomiędzy resortami obrony, stwierdził, cytuję, niektórzy z rozmówców zaproponowali dyskusję na temat posiadanych przez Rosję dowodów na poziomie profesjonalnym, wojskowym. Popieramy takie podejście. Ławrow nie sprecyzował, którzy z szefów MON bądź szefów sztabów będących rozmówcami strony rosyjskiej takie propozycje złożyli. My się możemy domyślać jedynie, że najprawdopodobniej chodzi tutaj o tureckiego ministra obrony. Pozostali już publicznie zdezawuowali wartość doniesień i podejrzeń rosyjskich. Dalej w ONZ z inicjatywy rosyjskiej doszło do dyskusji na temat zagrożenia użyciem brudnej bomby wykorzystywanej przez Ukraińców. Wasilij Niebięzja wypowiedział bardzo ważne zdanie. Niebięzja to przedstawiciel Rosji w ONZ, ambasador Rosji przy ONZ, powiedział bardzo ważne zdanie w tym kontekście. Zacytujmy. Rosja nie używa i nie zamierza używać broni jądrowej na Ukrainie. Jednym słowem, wbrew zapowiedziom czy groźbom niektórych polityków, publicystów rosyjskich, przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy ONZ wykluczył w praktyce użycie broni jądrowej, jak rozumiemy, jakiejkolwiek w konflikcie ukraińskim. Oczywiście wiemy, jak wygląda doktryna jądrowa
Federacji Rosyjskiej, więc w przypadku rozszerzenia się tego konfliktu, jego dalszej eskalacji, dopuszcza ona, podkreślmy, użycie broni jądrowej. Na razie, zdaniem rosyjskiego dyplomaty, takiego użycia nikt ze strony rosyjskiej nie planuje. Co to wszystko, proszę Państwa, oznacza? Otóż niektórzy twierdzą, że może to oznaczać zastosowanie doktryny wypracowanej wiele, wiele lat temu podczas zimnej wojny przez stronę amerykańską. Jest to doktryna znana jako ograniczona wojna jądrowa. Wojna jądrowa ograniczona do kontynentu europejskiego, której scenariusz rozpatrywano w Stanach Zjednoczonych w okresie zimnej wojny. Autorem tego scenariusza i właściwie można powiedzieć autorem, który opracował 44 kroki eskalacji, tak się nazywa formalnie doktryna, szczegółowo przez niego opisana, był Herman Kahn, założyciel Instytutu Hudsona, później związany z RAND Corporation, bardzo znaną w Stanach Zjednoczonych RAND Corporation. Herman Kahn właściwie opisał, bardzo polecam lekturę tych 44 jego punktów, są dostępne w internecie, właściwie opisał poszczególne szczeble eskalacji, do których dochodzi teraz. Niektórzy twierdzili, że Stany Zjednoczone przymierzały się do użycia tego scenariusza ograniczonej wojny jądrowej właśnie do kontynentu europejskiego w Czechosłowacji i w Polsce. Niektórzy twierdzili, że w roku 68 przez Amerykanów taki scenariusz był rozważany, mówię tu o Czechosłowacji, o Praskiej Wiośnie. Inni uznawali, że gdyby nie generał Jaruzelski, to taki scenariusz również rozważany był w odniesieniu do Polski na początku lat 80. Tego pewnie już się nie dowiemy, chyba że archiwa amerykańskie o tym mówiące zostaną kiedyś odtajnione. Fakt pozostaje faktem. Doktryna jest opracowana. Czy Ukraina może wyprodukować brudną bombę? Oczywiście, że może. Z technicznego punktu widzenia nikt nie ma co do tego wątpliwości. Czy ją produkuje? Oddajmy głos stronie ukraińskiej. Otóż z jednej strony mamy wyraźne, jak już mówiłem, zapewnienia ministrów rządu ukraińskiego, już nie tylko wspomnianego Reznikowa, ministra obrony, ale również Dmytro Kuleby, ministra spraw zagranicznych, które wskazują na to, że nie, to Rosja zamierza właśnie wykorzystać w ograniczonym stopniu jakiś taktyczny ładunek jądrowy i próbuje zwalić to wszystko na karb Ukrainy i jej brudnej, rzekomej brudnej bomby. Podobnym tonie wypowiadał się również Aleksiej Arestowicz, który cieszył się z powodu tego, że Zachód, czyli tych trzech ministrów, o których mówiliśmy, którzy rozmawiali z Siergiejem Szojgu, nie przyjął za dobrą monetę, czyli nie uwierzył rosyjskiemu szefowi resortu obrony. Mieliśmy też wypowiedź samego prezydenta Zełenskiego, który jakoś tak zręcznie chyba omijał po swoich wcześniejszych wpadkach dotyczących broni jądrowej, jakoś tak zręcznie chyba omijał temat brudnej bomby konkretnie, natomiast w wywiadzie dla telewizji CTV i CBC wspomniał niedawno, właśnie tak zagroził, że jeśli ktoś uderzy w ulicę Bankową w Kijowie, a tam przypomnę mieści się rezydencja i administracja prezydenta Ukrainy, to powinien spodziewać się ataku na swoje centra decyzyjne, czyli oczywiście tu w domyśle na Kreml. No, trochę tak niektórzy zinterpretowali, może opacznie, wypowiedź ukraińskiego prezydenta jako grożenie, że jeśli jemu się coś stanie, to odwet powinien być miażdżący. No i proszę Państwa, na koniec tych rozważań zastanówmy się teraz, po co Kijów mógłby używać brudną bombę. Przecież wydaje się, że w wyniku detonacji tego rodzaju bomby dojdzie do skażenia pewnie na jakieś kilkadziesiąt lat dużych obszarów. Dojdzie prawdopodobnie do wyludnienia pewnej części dotkniętej skażeniem, dotkniętego skażeniem terytorium. No, dojdzie oczywiście do chorób nowotworowych, śmieci, wielu, być może tysięcy ludzi. Otóż zdaniem strony rosyjskiej, Kijów chce to zrobić po to, żeby w ostateczny sposób doprowadzić do
wyeliminowania Rosji z tak zwanej społeczności międzynarodowej. Czyli krótko mówiąc, ma to być uderzenie, zdaniem Moskwy, uderzenie wizerunkowe Kijowa, które oczywiście obwini Rosjan, no to co się wydarzyło, jakakolwiek bomba by nie wybuchła, cokolwiek by się nie działo. Scenariusze w ten sposób realizowane przez tak zwany Zachód widzieliśmy, proszę Państwa, wielokrotnie. Widzieliśmy Irak. Kłamstwa, do których po jakichś 10 latach i okrutnej wojnie, śmieci setek tysięcy Irakijczyków, przyznano się na Zachodzie, kłamstwa mówiące o tym, że skonfabulowano, sfabrykowano całkowicie rzekome dowody na istnienie broni masowego rażenia w Iraku Saddama Husajna. Mieliśmy podobne oskarżenia, kompletnie nieudowodnione, nieudokumentowane w przypadku Libii i w przypadku Syrii. Czyżby podobny scenariusz miał być teraz zrealizowany rękoma ukraińskimi na terytorium Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej? A może jest tak, jak mówią Ukraińcy, że to właśnie Rosja zamierza skorzystać z taktycznej broni jądrowej, a zwalić później wszystko na brudną bombę. Może jest wreszcie tak, jak twierdzą niektórzy, i to byłby scenariusz najbardziej bezpieczny, że w istocie chodzi jeszcze o coś całkowicie innego, a mianowicie o to, że Rosja, wysyłając tego rodzaju ostrzeżenia, wysyłając tego rodzaju sygnały, stara się doprowadzić do negocjacji. Czyli wymusić na Kijowie i na partnerach Kijowa, czy na protektorach Kijowa, jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji i zawarcie choćby zawieszenia broni. To tylko trzy scenariusze, które można rozważać. Są jeszcze inne, mniej lub bardziej fantastyczne. Trzymajmy kciuki, żeby przynajmniej żaden z tych dwóch pierwszych przeze mnie wymienionych nie został zrealizowany. Po tym wstępie, który zawarłeś na temat tej brudnej prowokacji, ja to tak nazwałem w tytule i chyba to jest dość adekwatne, pierwsze pytanie, które przychodzi do głowy, to takie, czy strony, tutaj strona ukraińska, o ile oczywiście te oskarżenia są prawdziwe, w ogóle sobie zdaje sprawę z ewentualnych następstw, jakie może to wywołać. I to już nie mówię wyłącznie w odniesieniu do wojny akurat na Ukrainie, ale w ogóle dla całego świata. No bo to jest jednak już scenariusz apokaliptyczny, prawda? Znaczy, samo użycie takiej broni na Ukrainie oczywiście nie zniszczy świata, ale cały szereg następstw, może nastąpić efekt domina, prawda? Gdzie naprawdę zaczną się pojawiać sceny znane z jakichś tam filmów grozy o atomowej samozagładzie świata. No, pozostaje wtedy na pewno bardziej realnym scenariuszem niż dzisiaj, prawda? Jeśli taką decyzję podejmą kuratorzy Kijowa, dojdzie do użycia brudnej bomby. Jeśli dojdzie do użycia brudnej bomby, to oznaczać będzie, że jedna ze stron toczącego się obecnie konfliktu postawiła wszystko na jedną kartę i doprowadza do konfliktu o zasięgu globalnym, światowym. Z tym, że nawet partnerzy Kijowa, mówiąc już takim bardziej dyplomatycznym językiem, chyba też nie są tutaj wyłączeni z potencjalnych... Są przypuszczenia, ci bliżej położeni na pewno, są przypuszczenia, że prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier właśnie w tym celu udał się do Kijowa, żeby wytłumaczyć może swoim kijowskim partnerom, że może nie ma sensu autodestrukcyjne uleganie potrzebom anglosasów, ale to oczywiście są tylko domysły. My tak naprawdę nie wiemy, co się za tym wszystkim kryje. Jest jeszcze jeden według niektórych pozytywny sygnał. Otóż skoro o tym zaczęło się mówić, to być może tak jak w przypadku Syrii, być może tak jak w przypadku Donbasu w którymś momencie, do czegoś takiego nie dojdzie, bo jednak każda ze stron tak naprawdę będzie się teraz obawiała, że w sferze informacyjnej przegra i że wina spocznie na jej barkach. Więc całe szczęście, że my o tym dyskutujemy, póki nie jest za późno. Oby tak właśnie to się rozwinęło, będziemy to oczywiście dla Państwa obserwować. Jest taki wybitny ekspert wojskowy, polski generał Waldemar Skrzypczak. Mam nadzieję, że nasi widzowie oglądają go i bawią się równie dobrze jak my. Otóż generał Skrzypczak na początku marca powiedział, że rosyjskie siły są już na wykończeniu. Mówił to mniej więcej półtora tygodnia po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. A jak wygląda sytuacja z siłami ukraińskimi
mówmy tutaj przede wszystkim o żołnierzach, czyli o tej sile czysto ludzkiej, jak niektórzy wolą mówić, brutalnej mięsie armatnim. Sytuacja jest o tyle skomplikowana dla polskiego widza, do którego się zwracamy, że on nie dostaje żadnych informacji na temat tych strat ukraińskich, poza źródłami ukraińskimi, które i to oficjalnymi, które są bardzo ograniczone. Znaczy, czasami do polskiego widza miała prawo się przebić informacja, którą podawali Brytyjczycy albo Amerykanie, no ale to bardziej w charakterze ciekawostki. Znaczy, polski widz jedyne, co może wiedzieć w tym momencie, tutaj cudzysłów przy tym słowie wiedzieć, to, że Rosjanie już praktycznie, że zginęło więcej Rosjan niż w ogóle ich jest na świecie, a jeszcze więcej przeszło na stronę ukraińską. Tak to wygląda. No, właśnie. Jak to wszystko policzyć? Czy my w ogóle jesteśmy w stanie policzyć straty ludzkie ukraińskie? Cóż, pewnie nikt nie ma takiej możliwości dzisiaj, żeby to policzyć, natomiast istnieją oczywiście różne niezależne kanały, różne źródła, które starają się takich podsumowań dokonywać. Pamiętajmy o tym, że dostępu do oficjalnych danych nie ma tak naprawdę nikt z nas i dlatego też ja przestrzegam przed wszystkimi takimi ekspertami, jak tutaj wspomniał Mateusz, typu generał Skrzypczak, którzy twierdzą, że wiedzą, co myśli Putin. No jeżeli ktoś mówi coś takiego, to znaczy, że po prostu państwa okłamuje. Niezależni śledczy zebrali dane z różnych raportów dostępnych w źródłach otwartych. Na przykład raporty z takich agencji pogrzebowych, wyciągi z kostnic, mówią o tym, że strona ukraińska miała ponieść, uwaga, 402 tysiące ofiar śmiertelnych. 387 tysięcy to mieli być ludzie z obywatelstwem ukraińskim i 54 tysiące ludzi z obcym obywatelstwem, prawdopodobnie najemników biorących udział w tej wojnie po stronie Kijowa, w tym, uwaga, miały być tam też dane ludzi z Polski. Nie mamy personaliów, więc nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować i pochodzi to ze źródła rosyjskiego, aczkolwiek nieoficjalnego. Natomiast zaraz powiem, dlaczego to źródło jest warte uwagi. Następne źródło, tutaj pada podobna liczba, to Komitet Matek Żołnierzy Ukrainy, który złożył podobno 320 tysięcy zapytań o zaginionych w tej wojnie. Oczywiście słowo zaginionych to jest w tym wypadku eufemizm. Natomiast to zapytanie, ta działalność w ogóle Komitetu Matek Żołnierzy Ukrainy została przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy uznana za zagrożenie, no i wszelkie te dane zostały utajnione. Popatrzmy na źródła zachodnie. Przy czym tutaj zaznaczam, że one nie są najnowsze. 7 czerwca 2022 roku generał Stephen Twitty w wywiadzie dla Linke Zeitung, niemieckiej gazety, mówi o 200 tysiącach zaginionych. Zwracam uwagę, to jest 7 czerwca, czyli jeszcze przed wieloma bitwami tej wojny, które przecież później nastąpiły. I znowu słowo zaginione, czyli znowu tak naprawdę eufemizm. Z takich niedawnych właściwie wypowiedzi to jest 8 września 2022 rok, generał Mark Milley, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów amerykańskich. Siły zbrojne Ukrainy straciły dziesiątki i dziesiątki tysięcy zabitych i rannych. Ukraińcy zapłacili straszliwą cenę. Zobaczmy tą wypowiedź. Ukrainians have withstood brutal assaults. They've borne the brutal cost of thousands, tens of thousands of casualties, killed and wounded. I kolejny cytat. Ukraina traci co miesiąc 6 tysięcy żołnierzy, czyli 12 razy więcej niż Ameryka straciła w Wietnamie. To cytat z emerytowanego pułkownika i weterana, byłego senatora Richarda Blacka. W tej dyskusji, w której brał udział, zresztą padły jeszcze inne liczby, od 15 do 20 tysięcy miesięcznie, no także z całą pewnością możemy powiedzieć o hekatombie. Dlaczego te źródła są ciekawe? Otóż, proszę Państwa, źródła oficjalne rosyjskie w zasadzie powinny, zgodnie ze swoim interesem, podawać większe liczby. Tymczasem podają dużo mniej. Znaczy, Sergiej Szojgu mówi, że te straty ukraińskie wynoszą ponad 100 tysięcy, z czego zabitych ma być 61 tysięcy i rannych 49. No to jest 3 lub 4 razy mniej, w zależności od tego, któremu z tych źródeł zaufamy. No, w każdym razie z całą pewnością
Jest to jakaś odpowiedź na pytanie, które ja te pewnie często zadaję. Już pewnie Państwo się przyzwyczaili do tego, że ja co program zadaję takie pytanie, po co strona ukraińska robi taki czy taki krok, prawda? No, to jest odpowiedź, chociaż no, mam nadzieję, że przynajmniej nie to jest celem dowództwa ukraińskiego, no ale przy tego rodzaju stratach, nawet niezależnie od tego, czy to jest 100, czy to jest 400 tysięcy, to są wszystko ludzkie tragedie, których mogłoby nie być. Do czego te straty mogą doprowadzić? To znaczy, do czego może doprowadzić oszacowanie mniej lub bardziej wiarygodne, jakie te straty ukraińskie są? Do czego mogą doprowadzić protesty matek? Mówiliśmy tutaj o Komitecie Matek Ukraińskich. Dodajmy sobie jeszcze pewnie różnego rodzaju innych członków rodziny, typu żony. No. Więc mamy do czynienia z ogromnymi liczbami. Nawet gdybyśmy przyjęli te najniższe szacunki, teraz jeszcze trzeba byłoby rozpatrzeć, kto tak naprawdę zginął. Tak? Możemy przypuszczać, to jest nasze przypuszczenie, że jakąś pewnie sporą część osób, które tam zginęły, stanowią ludzie wzięci z ulicznych łapanek, czyli tak zwanej mobilizacji, której chyba już czwartą falę teraz mamy na Ukrainie. Z czysto militarnego punktu widzenia, no to może oczywiście doprowadzić do wyczerpania potencjału ludzkiego armii Ukrainy. Natomiast jest też taki punkt widzenia no, międzyspołecznym a politycznym, no bo pytanie, czy to nie wywoła buntu na samej Ukrainie. No już mieliśmy do czynienia z takimi dantejskimi scenami, z tej mobilizacji właśnie jakichś łapanek na ulicy. Ja nie jestem w stanie zweryfikować, czy te źródła były faktycznie wiarygodne, które pokazały te filmiki i czy to były rzeczywiście filmiki właśnie z tych łapanek. Natomiast no, informacje o tym, że kolejne mobilizacje na Ukrainie wywołują opór, poniekąd są potwierdzone przez to, co widzimy w Polsce, czyli właśnie no, setki tysięcy przyjezdnych będących w wieku poborowym i podlegających pod ten pobór. Znaczy to pokazuje stosunek samego narodu ukraińskiego do walki na tej wojnie, prawda? Zdecydowanie i z czysto ludzkiego punktu widzenia mamy wokół siebie bardzo wiele przybyszów z Ukrainy. Też tych w wieku poborowym, jak wspomniałeś, płci męskiej. Warto byłoby, żebyśmy po pierwsze spojrzeli na nich ludzkim okiem, a po drugie, jeśli mamy taką możliwość, to zapytali ich, ilu z ich kolegów, znajomych, może niestety członków rodzin, nie żyje już w wyniku tej wojny. Absolutnie tak. To też bym chciał podkreślić tutaj to, co powiedziałeś. Proszę Państwa, tutaj się pojawiają różne komentarze. Absolutnie nie chciałbym, żebyśmy kierowali swoją niechęć do tych ludzi. Znaczy w moim przekonaniu to jest mądrzejsze, że oni właśnie przyjechali tutaj, niż żeby dali się zabić za interesy anglosasów. Absolutnie nie oceniajmy ich przez ten pryzmat negatywnie. To, co jeszcze warto powiedzieć, bo pytałeś o efekty, no tak czy inaczej, to już jest kryzys demograficzny. Znaczy, Ukraina kryzys demograficzny przeżywa od rozpadu Związku Radzieckiego. W tym momencie on się tylko wzmocni. W zasadzie, no nie wiem, tam mogą zostać, jak to tak dalej pójdzie, jeżeli takie będą dalej liczby, jeżeli one są prawdziwe, no to właściwie tam zostanie pustynia. Najprawdopodobniej nikt też tam nie wróci, ale to już jest temat na zupełnie inne rozważania. Otóż w dwóch słowach tylko. Według ostatnich danych mówiących nie tylko o depopulacji, ale o deindustrializacji w wyniku zniszczeń, o całkowitej degradacji obszaru Ukrainy, w tym jej infrastruktury i tak dalej, o zadłużeniu zewnętrznym sięgającym chyba ponad 100 miliardów dolarów, nowym zadłużeniu zewnętrznym, głównie wobec takich przemiłych instytucji jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, mamy do czynienia z obszarem bankrutem. Więc jeśli niektórzy mają pieniądze na nowy plan Marshalla, bo takie głosy się pojawiły, no to pewnie te pieniądze włożą, ale na razie chyba w obliczu światowego kryzysu chętnych nie widać. I faktycznie ta depopulacja będzie w związku z tym trwała, o której mówisz. Prawdopodobnie ci ludzie już po prostu pozostaną w krajach, w których są w tej chwili. Również w Polsce, ale tu chciałem jeszcze raz z całą mocą podkreślić, bardzo słusznie Tomku zauważyłeś. Otóż każdy przybysz tutaj, każdy młody Ukrainiec być może ratuje swoje życie przed tym, co mogłoby spotkać go na froncie. Dlatego nie krzyczmy do nich, a wśród Polaków takie reakcje się niestety zdarzały, tak. Nie krzyczmy do nich,
czemu nie walczysz, idź tam, gin na tym froncie. To tak jakbyśmy temu młodemu zazwyczaj człowiekowi życzyli po prostu śmieci. To jest absolutnie niepotrzebne. Tak czy inaczej, oczywiście będziemy obserwować i zachęta dla naszych widzów, może Państwo posiadacie jakieś też wiarygodne dane na temat właśnie tych ofiar, a może znaleźliście jakieś podsumowanie, także piszcie w komentarzach. Przechodzimy do ostatniej kwestii. Ostatnia kwestia, tak się już przyjęło, że troszeczkę bardziej luźna, no bo jak się mówi o takich trudnych tematach, no to gdzieś dobrze jest jednak troszeczkę od tego odskoczyć, przynajmniej jeśli chodzi o formę, czyli kącik kulturalny lubiany przez Państwa. I tutaj, no cóż, po raz trzeci już polecimy tego samego wykonawcę, no ale na scenie rosyjskiej, artystycznej ukazało się coś, co no, też w jakiś sposób potwierdza przypuszczenia o tym, że Rosja bierze taki rozbrat z Zachodem już na poważnie, albo przynajmniej na długo, prawda? No tak, emitowany już tutaj przez nas artysta, który sam określa gatunek przez siebie wykonywany jako trip-hop w ostatnim okresie. Rich, czyli Richard Siemaszkow, pochodzący z Kaliningradu, młody Rosjanin, nagrał kolejny przejmujący w moim przekonaniu utwór. To jest nie tyle utwór, który mówi o pożegnaniu z własnej woli, o tyle to jest utwór raczej mówiący o tym, że tak, wyrzuciliśmy Rosję. Wyrzuciliśmy tych Rosjan, którzy chcieli, tak jak śpiewa w tej piosence Rich, utrzymywać z nami kontakty na wszelkich płaszczyznach. On dodatkowo, chciałbym tu zarekomendować, mówi też o tym w bardzo szeroki i taki poruszający sposób, bo to choć młody, to naprawdę bardzo wrażliwy, inteligentny człowiek. Mówi o tym w wywiadzie udzielonym Lidii Kowaliewej na portalu Myśl Polska Info, który gorąco polecam. Jest tam również kilka innych klipów tego artysty, a tymczasem popatrzmy i przeczytajmy słowa. W sąsiednim jeepie dziewuszka krasi глаза. Такой солнечный день, а я уже еле шевелюсь. Морщусь на солнце, сбоку болтыхается кизлярка. Я счастлив, будто выиграл на ставках, напился. Так веди себя прикольно. Я остановил машину, остановил движение на дороге. Остановить бы поезд, остановить бы войну. Остановить неумолимое разрушение организма. Ну, дайте баллончик, я хочу оставить свое имя на этом Брандмауэре, в этом городе на планете. Ведь я жил и старался быть как те ребята, которым было похуй на смерть. Зря я тогда взял эти дорогущие билеты в Грецию. Хотел красиво посидеть на берегу их моря. Кофе, коньяк, солнце, что там еще? Македонский Акрополь, Парфенон, черный песок, Санторини. Еще в Италию хотел, куда-нибудь в провинцию. Бандиты, пицца, паста, Феллини, Россилини, Висконти, Пазолини. Нет, Лондон в жопу, дорого и по-снопски все. По-уебски, хотя имена у них красивые. Одолжил одно, спасибо. Мы во Франции еще жили какие-то знакомые. Хотели познакомить меня с певцом Стромаем. Стоп, он же из Бельгии. А у них вкусное пиво, окей. И очень красивый город Брюгге. Ходил бы там, как герой Колина Фаррелла. До Финляндии вообще было рукой подать. Сука, я же за всю жизнь практически нигде не был. Зато я был и остаюсь русским. Но это высокая привилегия. Прощай, Европа. Я любил твое артхаусное кино, кухню и литературу. И музыку. Я больше всего на свете любил музыку. Ладно, надо позвонить пацанам и сказать, что опаздываю. Ну, мне можно. Времена смутные, но я-то все тот же. Спасибо кантемировской бригаде. Научили меня всему, что так сильно пригодилось в жизни. Вставить магазин и дослать патрон в патронник. Что может быть проще? Что может быть серьезнее? Что может быть изящнее?
правильно? Ничего. Правильно? Ничего. Czekamy na Państwa opinie i także propozycje do kącika kulturalnego, bo no już też wielokrotnie korzystaliśmy z tego, co Państwo nam podsyłacie. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj przy okazji raportu z frontów. Moim gościem, jak zawsze przy takich okazjach, był Mateusz Piskorski. Dzięki wielkie. Dziękuję i do zobaczenia. A ja zapraszam na kolejne nagrania na Wbrew Cenzurze. Do zobaczenia.